Program zawiera treści nieodpowiednie dla dzieci oraz kontrowersyjne skróty myślowe. Jeśli więc jest to dla Ciebie poważny problem, zrezygnuj z dalszego oglądania. Chociaż pewnie będziesz załować. Z czym wam się kojarzy obrona polskiego wybrzeża we wrześniu 1939 roku z Westerplatte? I bardzo dobrze. Aczkolwiek warto wiedzieć, że nie tylko tam nasi stawili Niemcom taki opór, jakiego się wróg nie spodziewał. Warto też wiedzieć o obronie chociażby gdyni, albo obronie Helu swoją drogą. Pewnie nie wszyscy wiecie, że w tejże obronie brali udział m.in. innymi. Kosynierzy, zdziwieni, no to pewnie zdziwi Was też informacja, że nasi mieli możliwość zrobienia sobie wyspy w kilka chwil. Czy Polacy mieli w ogóle szansę obronić wybrzeże, który z naszych dowódców strzelił sobie w głowę? Jaka nasza ekipa trzymała na dystans potężne niemieckie pancerniki? Czas na nowy odcinek Historii bez cenzury. Na początek kilka gorzkich słów, no bo jak inaczej określić sytuację, jak nasi jeszcze jakiś czas przed wojną zdawali sobie sprawę z tego, że w razie czego wybrzeże będzie raczej nie do utrzymania. Czemu? No bo. Spójrzmy sobie na mapę. Różnica między naszym wybrzeżem dzisiaj a wybrzeżem w dwudziestoleciu międzywojennym była tak tęga jak różnica między FC Liverpoolem a LKS-em Bobry Bobrowia, Bobrowniki małe. No to był tylko wąski kawałek terenu wklejony między wybrzeże niemieckie a Prusy Wschodnie, czyli też Niemcy. Nasi doskonale zdawali sobie sprawę w dowództwie, że w razie czego ten rejon będzie zdany sam na siebie. Co oczywiście nie oznacza, że plan mieliśmy taki, że jak tylko Niemcy zaatakują, to wciągamy na Pomorzu białe flagi, ręce do góry i po robocie. Nie. Nasi żołnierze mieli się tam bronić najdłużej, jak będą w stanie i czekać na pomoc sojuszników. Tą obroną miał dowodzić znany Wam już dobrze Józef Unruk, czyli wrzut na niemieckiej dupie. A co Józef miał do dyspozycji? Poza siłami lądowymi, również marynarkę wojenną, która była wtedy czwartą siłą na Bałtyku. I brzmi to naprawdę ekstra. Do momentu, i tu jak zdamy sobie sprawę, że w ogóle na Bałtyku w tym okresie działało osiem marynarek wojennych, a my wyprzedzaliśmy jedynie takie potęgi, jak Estonia czy łotwa, której podejrzewam potęga militarna na morzu opierała się na dwóch kutrach i średnio umiejącym pływać dziadku, uzbrojonym w patyk. A jakby tego było mało, to jakiegokolwiek sprzętu wojskowego teraz byśmy sobie nie wzięli, żeby go użyć jako przykładu, to Niemcy mieli go w regionie kilka razy więcej, a ta przewaga zmieniła się jeszcze bardziej na naszą niekorzyść. Jak dzień przed wybuchem wojny odesłaliśmy do Anglii trzy nowiuskie niszczyciele. Czemu? Już kiedyś o tym wspominaliśmy, ale tak na szybkości sobie przypomnijmy bo warto. Uznano, że skoro i tak nie mamy szans w pierwszej fazie ataku Niemców, to lepiej odesłać wartościowy sprzęt, żeby przeczekał w bezpiecznym miejscu najgorsze i później w towarzystwie silniejszych kolegów wrócił się zemścić. Pozostałe jednostki zostały na miejscu, żeby w razie czego stawić czoła wrogowi, a ten jak zaatakował 1 września, to na morzu stało się dokładnie to, czego się wszyscy spodziewali. Lanie jak się masz. Dzień dobry, Niemcy zniszczyli nasze stacjonujące w Pucku wodno-samoloty. Czyli te takie z tymi jakby bananami zamiast kół. No Macie zdjęcie poglądowe, co wam będę tłumaczył. W każdym razie został tylko jeden, który udało się jakoś ukryć, ale też nie najwyższych lotów, że się tak wyrażę, bo jak dwóch naszych próbowało nim czmychnąć do Szwecji 30 września, to padł silnik. I to tyle, jeśli chodzi o podniebne wyczyny naszych przy okazji obrony wybrzeża. Niestety Niemcy mieli o wiele lepsze osiągnięcia na tym polu, ponieważ już od początku bombardowali nasze okręty. Kilka zatopili, a kilka uszkodzili do tego stopnia, że trzeba było darować sobie zaplanowaną akcję robienia zapory minowej, no bo ciężko się stawia miny, jak stawiacz min ma uszkodzony ster, aczkolwiek już wtedy nasi potrafili niezłe cuda z powypadkowych fur zrobić. Dwie jednostki z uszkodzonymi sterami na szybkości przerobiono na pływające stanowiska artylerii. I krótko, bo krótko, ale jednak te jednostki robiły robotę, trzymając wrogie okręty na dystans. Niestety kolejnego bombardowania już nie przetrwały i poszły pod wodę, gdzie z kolei czyhały polskie okręty podwodne. O ORP Orzeł już wam kiedyś opowiedzieliśmy, ale poza tym okrętem był jeszcze żbik, wilk, ryś i sęp. Tylko czekały, aż w polu rażenia znajdzie się jakakolwiek. Niemiecka jednostka i wtedy... No nie, niestety. Przede wszystkim nasze okręty miały czekać. Na co? Aż zacznie się niemiecki desant na Hel. I teoretycznie nie był to zły pomysł, bo zatopienie okrętów wypakowanych hitlerowskimi żołnierzami byłoby naprawdę nie lada łupem dla naszych i potężnym ciosem dla Niemców. Ale niestety Niemcy głupi nie byli i postanowili nie desantować na samym początku, tylko najpierw wyczyścić sobie teren nalotami i artylerią. A polskie okręty czekały. A jak już coś znalazło się w ich polu rażenia, coś było widać, można było strzelić, to też trzeba było sobie darować, bo rozkaz był jasny: przede wszystkim czekać, a jak już się coś nawinie, to strzelać tylko do dużych jednostek, żeby nie marnować cennych torped. W końcu Niemców zrobiło się na morzu tylu, że teraz to już oni zaczęli polować na nasze okręty podwodne, które doskonale wiedzieli, że gdzieś tam się czają, a niektóre były już nawet uszkodzone od bomb głębinowych i cudem uniknęły totalnej destrukcji. W końcu przyszedł rozkaz, że w sumie. Jednak lepiej jak okręty podwodne będą sobie radziły same wedle swoich możliwości, a jak już uznają, że zrobiły co w ich mocy, to niech się zawijają do Anglii, a jak nie da rady, to do innych neutralnych portów. No i w końcu skończyło się w ten sposób, że dwa nasze okręty podwodne trafiły do Anglii, a trzy internowano w Szwecji. Dni mijały, a przewaga wroga na morzu rosła niesamowicie. W sumie to póki co nie jest to odcinek o obronie wybrzeża, tylko o tym, jak nasi dostawali straszne lanie na wodzie. No ale właśnie na lądzie, tu się Niemcy mieli porządnie zdziwić, bo nasi żołnierze nie planowali łatwo oddać ani metra ziemi i to nie tylko na Westerplatte. O ile całą obroną wybrzeża miał kierować Józef Unruk, tak wojskami lądowymi, dowodzić miał pułkownik Stanisław Dąbek. W sumie miał kogo rzucić do boju, bo wspierała go ta legendarna armia Pomorze, prawda? No nie, bo Armii Pomorze bardzo szybko wycofano na południe. Uznano, że bardziej przyda się w głębi kraju, zresztą bardzo słusznie, bo Armia Pomorze wspierała Armię Poznań w legendarnej bitwie nad Bzurą, co jednak nie zmienia faktu, że koledzy pozostawieni na wybrzeżu musieli sobie radzić sami. Obronę postanowiono skupić w dwóch miejscach, zwłaszcza na Helu i w Gdyni, od której sobie zaczniemy. To miejsce było szczególnie ważne. Był tam między innymi port naszej marynarki i wszyscy doskonale wiedzieli, że Niemcy na pewno na Gdynię się rzucą. No i faktycznie nie minęło wiele czasu, jak od strony Gdańska przyszły wrogie oddziały, które walczyły jak ostatnie pierdoły. Nasi z lekkim zdziwieniem zadali im straty, wzięli jeńców, resztę przegnali w pierony. I jakby wszyscy Niemcy tak walczyli, to niewykluczone, że nasi nie tylko by odparli atak Trzeciej Rzeszy, ale jeszcze z rozpędu byśmy Merlin zdobyli. Ale no niestety szybko okazało się, że to nie były regularne oddziały Wehrmachtu, tylko na szybkości sklecone oddziały z Gdańska właśnie. Niedługo później od południowego zachodu przyszły już niestety regularne oddziały Wehrmachtu, ale obrona Gdyni miała trochę czasu, żeby przygotować wrogowi brutalną niespodziankę. Wehrmacht szedł przez jakiś czas dość beztrosko i już żołnierze zaczynali się zastanawiać, czy to przypadkiem nie będzie tylko taki formalny spacerek zakończony defiladą, bo się cały region podda bez walki. I właśnie wtedy nasi zaczęli na nich wypadać ze swoich pozycji i czasem byli uzbrojeni tak, że aż skóra cierpnie, bo jak tu się nie przerazić, jak biegnie na Ciebie gość z kosą. Tak jest, naszego wybrzeża bronili między innymi Kosynierzy, którzy tak samo jak ci od Kościuszki byli ochotnikami, i tak samo jak ci od Kościuszki tuningowali swoje kosy, stawiając ostrze na sztorc, robiąc w ten sposób taki jebitny bagnet. No właśnie, kluczem w sukcesie ataku taką bronią było zaskoczenie. Trzeba było doskoczyć do wroga tak szybko, żeby ten zamiast strzelać musiał też walczyć właśnie bagnetem, i wtedy nasz kosynier miał przewagę właśnie z uwagi na długość sprzętu. W lipcu skosim trawę, w sierpniu skosim zboże, a we wrześniu szkopów daj nam panie Boże. Cały czas walczyli tymi kosami? No nie, kosa to była tylko broń na dobry początek, że się tak wyrażę, bo po pokonaniu przeciwnika kosynier zabierał mu pistolet, karabin czy co tam miał i to tego sprzętu zdobycznego używał w kolejnych starciach. A kosa szła do kolejnego ochotnika i tak to się kręciło. Kosynierzy zapoczątkowali w ten sposób jeden z batalionów ochotniczych. Ale to nie koniec ciekawych rzeczy, jakie wydarzyły się przy okazji obrony wybrzeża w 1939. Pewnego dnia nasi wracali z wypadu na terytorium wroga, konkretnie spod Wejcherowa. Była gęsta mgła i nie zauważyli, jak nic z tego nizowego pojawił się bardzo blisko niemiecki żołnierz. W sumie nie mieli pojęcia, czy niedaleko nie było kolejnych, których ten mógłby wezwać w razie przypału, a tenże przypał wisiał na włosku. Uratowała ich tylko znajomość niemieckiego, bo również zdziwiony żołnierz spytał szybko: która kompania? Na co jeden z naszych bardzo pewnie, ale totalnie na farta odparł ósma. Żołnierz kiwnął głową i sobie poszedł, a nasi bezpiecznie wrócili do siebie. W sumie akcja jak z zabawnych przygód Franka Dolasa. Zdecydowanie zabawnie nie było jednak podczas coraz ostrzejszych ataków na Gdynię, bo Niemcy mieli w sprzęcie trzydziestokrotną przewagę. Jakim cudem w takim razie naszym udało się bronić miasta przez dwa tygodnie? Ogromna w tym zasługa naszej ekipy baterii artylerii, która miała bronić gdyńskiego portu. Chłopaki byli niesamowici z wielu powodów. Wiedzieli na przykład, że na bank Niemcy skupią ogień na nich, to też na widoku zostawili atrapy, a swoje działa ukryli, jednak przede wszystkim skupili się niesamowicie na celowaniu i to w taki sposób to robili, że uzyskali w pewnym momencie przewagę psychologiczną. A wiecie jak? Strzelali w ten sposób, że brali na cel jeden okręt, tak mniej więcej, strzelali, a później natychmiast przestawiali się na inny, i strzał i inny, i strzał próli tak gęsto, że w pewnym momencie przeciwnik był przekonany, że mamy tam ze trzy stanowiska artylerii, a nie tylko jedno. I w związku z tym niemieckie trałowce, czyli statki, które miały pozbyć się min z wejścia do Gdyjskiego portu, musiały się trzymać na dystans. Podobnie zresztą jak pancerniki, które pruły w naszych, a Polacy bezczelnie im odpowiadali dosłownie do ostatniego pocisku. Przewaga Niemców była jednak ogromna i 12 września nasi wycofali się na Kępę Oksywską, albo jak kto woli, na Oksywie. Dwa dni później Niemcy zajęli już Gdynię, co jednak nie znaczy, że Polaków udało się tam ostatecznie pokonać, bo nasi jak na złość się bronili, mimo że było ich mniej i wybuchł im jeden z trzech magazynów amunicji. A tu się do cholery zapowiedział Adolf Hitler w Gdańsku na 19 września. I co, przyjedzie, a tu jeszcze Polacy niepokonani pod Gdynią? i trzeba mu się będzie tłumaczyć. No żeby uniknąć tej nieprzyjemnej jakże sytuacji, to postanowiono jeszcze dokręcić śrubę i wzmóc ataki. W pewnym momencie przegrana była już tylko kwestią godzin, i wiedział o tym doskonale pułkownik Dąbek, który właśnie 19 września wezwał swoich ludzi do ostatniej walki, ale nie za wszelką cenę. Albo nie był w stanie, albo nie chciał wydać rozkazu swoim ludziom, żeby ci walczyli do śmierci. Stwierdził, że Oksywie ma się poddać, jak on zginie. I to właśnie się stało. Ranny od moździerza Dąbek stwierdził, że nie da się żywy wrogowi, i strzelił sobie w głowę. A ostatnimi słowami, które miał wypowiedzieć, były: Pokażę wam, jak Polak walczy i umiera. Zresztą te słowa umieszczono po wojnie na jego grobie. Opanowanie Gdyni było dla hitlerowców bardzo ważne nie tylko dlatego, żeby ich Führer nie opierdzieli oczywiście. Po opanowaniu tego miejsca ustawili tam swoją artylerię. Po co? Żeby próć z niej do jedynego miejsca na polskim wybrzeżu, jakie im jeszcze zostało do opanowania. Oczywiście chodzi o Hel, przy czym w tym przypadku nikt w niemieckim sztabie już się nie łudził, że pójdzie łatwo. Część Mierzei helskiej była bowiem rejonem umocnionym. Co to znaczy? Ano to, że był tam port marynarki, artyleria, bunkry, ckm -y. nawet droga przez las specjalnie była kręta, żeby łatwiej było unikać ostrzału z samolotów. Jednak tego wszystkiego Niemcy się w miarę mogli spodziewać. Najprawdopodobniej nie mieli jednak pojęcia o tak zwanej zaporze minowej między kuźnicą a chałupami w najwęższym miejscu. Było to po prostu odgroma ładunków wybuchowych, które po odpaleniu miały sprawić że część półwyspu stanie się normalną wyspą, którą jeszcze ciężej będzie wrogowi zdobyć. Niemcy świadomi, że to nie jest zbyt bezpieczne miejsce, przez pierwsze dni wojny raczej odpuszczali trochę Helowi. Tam jakiś nalot się raz na jakiś czas trafił, jednak to nic w porównaniu z tym, co działo się wtedy w reszcie naszego kraju. Desant też sobie darowali, jak już wiecie, ku wielkiemu smutkowi naszych okrętów podwodnych. Ale poważny ostrzał zaczął się dopiero po zdobyciu Gdyni. W międzyczasie Hel miał trochę czasu na ostatnie przygotowania. Umieszczono trochę CKM-ów na drzewach, żeby w razie czego strzelać do nisko przelatujących samolotów, ale poza tym nasi zburzyli też latarnię morską, która była całkiem spoko. Punktem odniesienia dla niemieckiej obsługi dział. Jednak hola, hola, ktoś teraz się zastanawia pewnie, czy nie można było w międzyczasie, korzystając z tej chwili wytchnienia, próć z naszej artylerii, bo przecież powiedzieliśmy sobie, że była na helu, do Niemców po drugiej stronie Zatoki. Przecież nasi musieli wiedzieć, że Niemcy, niemieckie dowództwo zadomowiło się w płucku i w Grand Hotelu w Sopocie. Wystarczyło zacząć strzelać, prawda? Niby tak, ale Unruk nie pozwolił. Uznał, że w kontekście tego wszystkiego co się w kraju dzieje to naprawdę niewiele zmieni, nawet jakbyśmy trafili a jeszcze zanim artyleria się wstrzeli, czyli metodą prób i błędów dokładnie wyceluje, no bo umówmy się, artyleria to nie snajperka, to mogą zginąć polscy cywile. Jednak to nie znaczy, że artyleria na Helu stała sobie przez ten czas bezużytecznie. Nie, nie, załoga 31. baterii artylerii pruła jak wściekła, trzymając na dystans nie tylko mniejsze niemieckie jednostki, ale też dwa potężne pancerniki, w tym ten cholerny Schleswig-Holstein. Do tego stopnia, że oba te pancerniki w pewnym momencie Musiały pokornie zawijać się poza zasięg dział naszej artylerii. Dwa, nawet dwa razy musiały to robić, a za drugim razem ten cholerny szlezwik uciekał, nawet uszkodzony, bo dostał. Niestety, o ile desantu od morza nic nie zapowiadało, tak wróg szedł od strony lądu. Ale to zaraz, nasi nie mogli odpalić tej zapory i zrobić z kawałka półwyspu wyspy? No, mogli i nawet tak zrobili. Odpalili co trzeba i się okazało, że ktoś się jednak pierdyknął w obliczeniach, bo ładunków było za mało. Powstały wielkie leje, ale nie udało się odłączyć wyspy. Niemniej jednak nie miało to większego znaczenia, bo amunicji było już tylko na jeden poważniejszy zryw. W międzyczasie zaatakowali Sowieci, padła Warszawa, kapitulacja musiała nastąpić. Ale Nasi postanowili przynajmniej nie dać Niemcom satysfakcji z tego, że do pokonania nas wystarczył im wrzesień. To właśnie na Helu padły te kultowe słowa: Wszyscy kapitulują we wrześniu, my wytrwamy do października. I właśnie 1 października dopiero podjęto decyzję o kapitulacji. Niby mała rzecz, ale przynajmniej jeden powód do świętowania. Nasi w ten sposób wytrącili niemieckiej propagandzie. Inna sprawa, że samemu podpisaniu kapitulacji w Sopocie towarzyszyły dwa w sumie wesołe wydarzenia. Pięć minut, dosłownie pięć minut przed podpisaniem papierów, nasza obrona przeciwlotnicza strąciła jeszcze jeden niemiecki samolot, zamykając w ten sposób licznik na 32. A już po dokonaniu formalności, jak Niemcy myśleli, że mają wreszcie spokój, to ich trałowiec wbił się na minę pozostawioną wcześniej przez jeden z naszych okrętów podwodnych i poszedł na dno. Zanim Niemcy weszli na He 2 października, żeby wziąć do niewoli 3200 naszych, to polscy żołnierze wspólnie odśpiewali hymn i zostali uroczyście pożegnani przez dowódców, którzy musieli być z nich naprawdę dumni no bo, zważając na okoliczności, przecież od początku nie mieli szans. Byli zdani sami na siebie, no to wykonali naprawdę znakomitą robotę. A czy nie szkoda tych dwóch tysięcy rannych i tysiąca zabitych? Przecież wiadomo, jak się później sytuacja potoczyła. Pewnie, że szkoda. Przy czym pamiętajcie, jaki to był moment wojny. Wtedy jeszcze wszyscy liczyli na to, że niedługo przyjdzie Anglia, przyjdzie Francja, pomogą sojusznicy, i ci ludzie, jak nie wszyscy, to przynajmniej w większości, umierając, byli przekonani o tym, że to przeciąganie walki ma sens że ich śmierć nie jest śmiercią na marne. A jak się sytuacja potoczyła później, to niestety wszyscy wiemy. Dziś na szczęście nie mamy takich problemów, a wrogie okręty ostrzeliwują nas z monitora co najwyżej. Was nie ostrzeliwują? No to chyba nie macie World of Warships. Bo w tej darmowej grze, za pomocą waszego peceta, możecie wypłynąć pod banderą polską, francuską, brytyjską i wieloma innymi, w tym radziecką i niemiecką, jeśli z jakiegoś powodu macie na to ochotę, i próć do jednostek innych graczy na szerokich wodach. Też ale również w zatokach, albo w takich miejscach, gdzie możecie przyczaić się za skałą i zrobić komuś nieprzyjemną niespodziankę. Albo sami możecie zostać w ten sposób zaskoczeni. Co więcej, niedługo będziecie też mogli robić przykre niespodzianki przeciwnikom z pokładu okrętu podwodnego. To jednak nie koniec, bo rejestrując się przy użyciu kodu z opisu naszego filmu, dostaniecie takie bonusy, że hej, serio, popłynęli nieźle z tymi bonusami. Nie zalewam! Nie, teraz to już tylko leje wodę. Dobra, spływam. Obczajcie koniecznie World of Warships, a my widzimy się niebawem.